Witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z gry WRC 4. Zapraszam na rajd Portugalii. Rajd, który no myślę jest takim odzwierciedleniem dosyć ciekawych odcinków specjalnych. Tutaj zawsze dzieje się bardzo dużo. Bardzo przepraszam was za mój głos, mówiłem to już w poprzednich odcinkach, ale przeziębienie mnie troszeczkę rozłożyło. Biorę już po prostu kupę leków, syropów i innych różnych wynalazków, które niekoniecznie jakoś szybko działają. Tak więc tutaj ten mój głos będzie jeszcze nieperfekcyjny, ale chyba to nie jest najważniejsze, moi drodzy, bo najważniejsze jest to, aby świetnie się bawić. Tak więc zapraszam bardzo serdecznie na pierwszy odcinek specjalny. Tutaj zawsze działo się bardzo dużo, ja mam nadzieję, że utrzymamy dobre tempo, które pozwoli nam powalczyć o pozycję pierwszą w klasyfikacji generalnej oczywiście. Zobaczymy pierwsze błędy, wyjeżdżamy troszeczkę za szeroko. No i zobaczymy, jak będzie wyglądać pierwszy sektor. Tutaj sektor pierwszy powinien być w miarę szybko. Tutaj widzimy, że dosyć mocne zakręty, które są mimo wszystko dosyć szerokie, ale trochę mało przyczepności jest właśnie na tych odcinkach specjalnych, więc trzeba będzie się tutaj dosyć mocno skupić na takiej pewnej jeździe, która mam nadzieję pozwoli mi powalczyć o pierwszą pozycję. Tak więc tutaj oczywiście serpentyny, które są nieodłączną częścią serii WRC. Tutaj tych serpentyn zawsze jest bardzo dużo, zawsze w odcinku na każdym odcinku specjalnym tych serpentyn jest sporo. Jest pierwsza pozycja, więc mimo błędów jedziemy na dobrej, dogodnej pozycji. No tutaj widzimy, że błąd, który może spowodować jednak utratę kilku ważnych sekund. Tych błędów naprawdę bardzo dużo. Tutaj widzimy, że przejazd przez wodę. No i zobaczmy, jak będzie wyglądać kolejny już sektor. Sektor, który no jest kolejnym bardzo ciężkim sektorem. No jedziemy strasznie, piąta pozycja, jedziemy naprawdę bardzo źle. Trzeba się tutaj skupić mocno na jeździe, bo nie wychodzi nam to, szczerze mówiąc, najlepiej. Tak więc spokojnie musimy już teraz pojechać czysto. No i zobaczymy, jak będą wyglądały kolejne już sektory, które nas czekają. Mam nadzieję, że sektory dużo, dużo lepsze. No i oczywiście także jazda w gridzie autosport jest także takim trochę, można powiedzieć, złym nawykiem, ponieważ tam jeździ się całkowicie inaczej. A tutaj oczywiście także jest ta jazda troszeczkę inna. Kolejne błędy, które powodują utratę cennych sekund. Piąta pozycja, 3,8 sekundy. Cały czas chcę jechać naprawdę bardzo szybko, ale niestety musimy pogodzić się z tym, że jednak nie jesteśmy najszybsi na odcinku specjalnym w Portugalii, moi drodzy. Więc no naprawdę trzeba się tutaj mocno skupić na tym, aby jednak tych błędów troszeczkę mniej popełniać, bo to powoduje, że jesteśmy dużo szybsi i na pewno te czasy są po prostu lepsze. Tak więc, moi drodzy, będziemy starać się tutaj mimo wszystko pojechać jak najlepiej, no ale zobaczymy na kolejnym już odcinku specjalnym, czy damy sobie radę, czy podwyższymy. Jest trzecia pozycja, awansowaliśmy delikatnie o 2,8 sekundy, więc nie jest najgorzej. Tutaj widzimy, że dosyć szeroko mimo wszystko, ale ta prędkość samochodu naprawdę jest bardzo duża, przez co po prostu jest to wszystko dosyć takie, powiedziałbym, ciężkie. A i tutaj za szeroko wyjeżdżamy, zobaczmy, moi, musimy tutaj jechać już no od samego początku. W sumie po prostu gra cały czas przekierowuje nas kilka metrów bliżej, abyśmy nie ścinali tych zakrętów. Tak samo to jest problematyczne, że jednak tutaj ten czas jest zabierany. Tak więc no niestety musimy pogodzić się z przegraną, która nie jest zbyt miła. Przegrana, która boli. No i zobaczmy, czwarta pozycja, lep jest pierwszy, tak więc to nie będzie łatwy rajd dla polskiej załogi. Chociaż to nie są jeszcze tutaj przesądzone punkty, nie są przesądzone pozycje. Tak więc widzimy, że rozpoczynamy za chwileczkę kolejny odcinek specjalny, drugi odcinek specjalny. Tak więc będziemy się mocno starać tutaj o tą dogodną pozycję, aby można nawet wskoczyć na pozycję pierwszą. Jeżeli bezbłędnie pojedziemy ich w miarę szybko,
to jak najbardziej powinno się to udać, ale nie będę tutaj krakał, ponieważ zawsze są jakieś delikatne problemy, które po prostu powodują utratę tych pozycji, tak więc nie będziemy za bardzo tutaj mówić, co może się wydarzyć, po prostu pojedźmy jak tylko najlepiej się da, jak najlepiej potrafimy, aby jednak w tym rajdzie być troszeczkę wyżej, bo to będzie takie dla nas istotne. No poziom trudności myślę, że jest całkiem niezły. Rajd Portugalii, ja zawsze mówiłem, że Portugalia to takie dosyć ciężkie odcinki specjalne i kolejne dachowanie, no niestety kolejne dachowanie, które nie poprawia moich statystyk, a tutaj na pewno czasy nie będą, muszę przyznać, najlepsze. Jest 15 pozycja, jedziemy naprawdę bardzo szybko, aczkolwiek z dużą ilością błędów. Tutaj widzimy, że mocno niszczące słupki samochód. Tutaj widzimy, że bardzo ciężko jest przestawić się z samochodów wyścigowych właśnie do rajdówki. No i zobaczmy kolejny prawy zakręt, bardzo szybko, aczkolwiek tutaj naprawdę jest już dużo błędów, których musimy się ustrzec, żeby nie popełnić już żadnego błędu. Trzeba będzie jechać troszeczkę wolniej, a i tutaj widzimy, że jest awans, aczkolwiek na dwóch kołach. No niebezpiecznie to wyglądało, muszę przyznać, że naprawdę nieźle niszczę samochód, nieźle tutaj w ogóle niszczę czasy poszczególnych sektorów, naprawdę pasowałoby, żeby było to lepsze. Tutaj widzimy obrót 360 stopni, no duży błąd, niestety kolejne błędy są błędami niewymuszonymi, a i kolejne uderzenie w ścianę, więc to jest dla nas dramatyczny rajd, można powiedzieć, że niezwykle ciężki. Kolejne błędy, po prostu rajd niesamowicie trudny. No i tutaj muszę powiedzieć, że po prostu dnia to dzisiaj nie mamy na pewno, więc to będzie bardzo słaba pozycja w klasyfikacji generalnej, moi drodzy. Która pozycja będzie? Jest 12 pozycja, 11 sekund straty, naprawdę bardzo słabo jedzie polski zawodnik. No i tutaj musimy pogodzić się mimo wszystko z tą słabą jazdą, ponieważ jak wiecie, kolejne dachowania przed nami. No i tutaj ewidentnie już straciliśmy szansę jakąkolwiek na pozycję w czołówce, pozycję nawet w pierwszej dziesiątce chyba, chociaż o tą pierwszą dziesiątkę jeszcze jest sens powalczyć. Kolejne dachowanie, no bardzo dużo błędów, ależ to jest dramatyczny rajd, no słabiutko to wygląda. Tutaj to hamowanie do tego lewego zakrętu, kolejne prawy, widzimy, że jesteśmy już w takiej strefie jeziora czy tam rzeki. No i tutaj trzeba już naprawdę cisnąć całym impetem, nie mamy nic do stracenia, jedynie kilka kolejnych sekund. Jest ta pozycja cały czas 12, ale tutaj bardzo duża ilość sekund straconych, no słabiutko to wszystko wygląda. Jedziemy naprawdę bardzo słabo, no i mam nadzieję, że poprawimy się w kolejnych OS-ach, w kolejnych odcinkach specjalnych, bo pasowałoby tutaj jakiś tam odcinek specjalny nawet wygrać, aby mówić o tym, żeby te straty trochę odrobić. Będzie to niezwykle trudne, ale oczywiście będziemy się starać, aby jednak było tutaj troszeczkę lepiej. Nie są te odcinki jakieś wymagające takie ponad moje siły. To są odcinki, które są bardzo, bardzo ciężkie, jeżeli chodzi właśnie o nawierzchnię, bo naprawdę bardzo ślisko. No i te góry, których tutaj jest bardzo dużo, tych bardzo wyboistych kamieni, tutaj naprawdę ciężko się jedzie. Jest pozycja bardzo odległa, nie chcę nawet na to patrzeć. Spadamy na szóstą pozycję, więc to jest ciężki rajd, naprawdę bardzo ciężki rajd. Naprawimy sobie oczywiście samochód, tak więc prawie wszystko możemy zrobić. Zaakceptujmy sobie zmiany. Zobaczmy jeszcze, czy możemy chociażby naprawić sobie na przykład to. Nie, potrzeba 25 minut, masakra, bardzo dużo czasu. Wystartujmy w kolejnym dniu rajdu. Jest to drugi dzień, odcinek specjalny numer 3. No i myślę, że tutaj naprawdę będzie już taka, mam nadzieję, iskierka nadziei, że pojedziemy w miarę szybko, ale bezpiecznie, że odrobimy trochę tych cennych sekund. No, są ku temu szanse, ale czy zdołamy? Zobaczymy. Obyśmy tylko nie dochowali na pierwszych kilku zakrętach, to będzie już dobrze.
bo wiecie, że ze mną jest po prostu czasami właśnie dosyć ciężko, jeżeli chodzi o tachowania podczas pierwszych zakrętów. No, bywa i tak. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszej części. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj mimo wszystko powalczyć o tą znakomitą pierwszą pozycję. Może już nie w klasyfikacji generalnej, bo to są raczej niemożliwe wyniki ze stratą około 15 sekund, ale o pozycję piątą, czwartą, może szóstą, no dałoby się, myślę, jeszcze tutaj powalczyć, więc to nie jest na pewno stracone, jest pierwsza pozycja. To nie jest stracone, tutaj myślę, jeszcze nie są stracone jeszcze pozycje. To są pozycje, które oczywiście są jeszcze w stanie polscy zawodnicy tutaj zdobyć. Więc będziemy mocno starać się o tą pierwszą pozycję w tym właśnie odcinku specjalnym. No i tutaj widzimy, że kolejne uderzenia w ścianę, bardzo agresywna jazda, nie zawsze się opłaci. No ale tutaj w tym akurat przypadku jedziemy na razie całkiem nieźle. Choć rajd niezwykle trudny, muszę przyznać, to naprawdę jest tutaj o co powalczyć, bo musimy tutaj w tej klasyfikacji generalnej troszeczkę nadrobić. Zobaczmy, która będzie pozycja. Jest pierwsza pozycja o sekundę, więc to nie jest jakiś rewelacyjny czas, ale jest pierwsza pozycja, no więc tych sekund troszeczkę możemy do tej czołówki nadrobić. To jest dobra informacja. Chociaż drugi sektor, widzimy, przejechaliśmy już troszeczkę wolniej. No to mimo tego jedziemy naprawdę całkiem nieźle. Samochód dosyć mocno jest już zniszczony, więc tutaj trzeba po prostu mocno się na tym skupić, aby ten samochód w miarę dotrwał do końca. No i tutaj jest już taki dosyć szeroki ten odcinek specjalny, odcinek już trzeci. Jest pierwsza pozycja o 3 sekundy. Naprawdę jedziemy całkiem przyzwoicie, całkiem nieźle to wszystko wygląda. I zobaczymy, jak będzie wyglądać kolejny już sektor numer 4. Tak więc mam nadzieję, że będzie to sektor, który pozwoli nam tutaj jednak o tą pozycję, rzecz jasna, pierwszą powalczyć, bo jak wiecie, na razie jest to całkiem niezły odcinek specjalny. W drugim już dniu, no i tutaj myślę, że cały czas, no, walcząc o tą pierwszą pozycję właśnie w tym odcinku, walczymy nawet o pierwszą pozycję w klasyfikacji generalnej. Tamta pozycja musi zostać przez nas utrzymana, ponieważ jak wiecie, chcemy tego dokonać, chcemy zostać mistrzami świata serii WRC. To będzie dla nas bardzo, bardzo istotne, a my tutaj o prawie 5 sekund wygrywamy właśnie z Lebem, który jest drugi, z Hirvonenem na trzeciej pozycji wygrywamy o przeszło 6 sekund, więc naprawdę jedziemy całkiem niezły rajd. Muszę przyznać, że wychodzi nam to coraz lepiej. No i zobaczmy, jak będzie wyglądał odcinek tutaj trzeci już OS, trzeci sektor. Czy damy sobie radę, czy zdołamy tutaj wygrać? No mam nadzieję, że tak. Ostatnia już prosta. Zobaczmy, jest znakomity, mam nadzieję, czas. Jest pierwsza pozycja. O 6 sekund wskakujemy na czwartą pozycję. Jest naprawdę całkiem nieźle. Przed nami czwarty odcinek specjalny. Tak więc za chwileczkę wystartujemy do kolejnego odcinka specjalnego w serii WRC 4, moi drodzy. No i tutaj zobaczmy, jak będzie wyglądał pierwszy już sektor. Błąd delikatny, ale to nie jest błąd na wagę kilkunastu sekund. Może pół sekundy, może sekunda. Jest jeszcze szansa na pierwszą pozycję. Pamiętajcie o tym, że zdołaliśmy o 6 sekund aż poprawić czas Leba, więc tutaj jest spora szansa na to, aby wskoczyć nawet na pierwszą pozycję w klasyfikacji. Jest pierwsza pozycja, więc naprawdę jest całkiem nieźle. Kolejny prawy nawrót, tutaj kolejny już lewy. Naprawdę radzimy sobie nieźle. Nie chwaląc dnia przed zachodem słońca, który właśnie tutaj jesteśmy świadkiem. Dosyć pochmurna już pogoda, jest o 2,7 sekundy. Naprawdę jedziemy całkiem niezły odcinek specjalny, chociaż tutaj za szeroko wyjeżdżamy. No i błąd. Bardzo duża ilość sekund zostanie przez nas stracona. Zjedźmy sobie niżej, aby nas tutaj gra oczywiście pokierowała na trasę.
No, błąd kolosalny, to jest 5, może 6 sekund straty. Bardzo, bardzo duża strata polskiego zawodnika właśnie po tym wyjeździe za szeroko. Bardzo agresywna jazda, ale co z tego, jeżeli teraz mieliśmy taki błąd, jest pozycja 8, więc kolejny błąd, kolejny wyjazd za szeroko. 4 sekundy, teraz będzie koło 8 sekund, no, może troszeczkę mniej, koło 7. Więc musimy teraz jechać ma maksimum, nie możemy popełnić żadnego błędu, jeżeli chcemy tylko powalczyć, jeżeli tylko chcemy powalczyć z zawodnikami z czołówki, z Lebem, Latwalą i z Osierem. Bardzo agresywna walka, no i tutaj nie opłacało się kompletnie aż tak bardzo ryzykować. Zobaczmy, jest 8, 11 pozycja, 8 sekund straty. Bardzo, bardzo słabo to wszystko wygląda. Ten odcinek specjalny i cały rajd nie będzie należał do udanych. To będzie bardzo słaba pozycja w klasyfikacji generalnej. Są oczywiście ku temu jeszcze szanse, aby tą pozycję polepszyć. Są jeszcze 3 odcinki specjalne. Ale tutaj wydaje mi się, że będzie już to bardzo, bardzo ciężko wykonać. Więc to będzie słaba prezentacja. Pasowałoby to powtórzyć. 4. pozycja, 18 sekund straty. Bardzo duża przewaga Osiera, Leba i Latwali. Jest park serwisowy. Jeszcze 2 odcinki specjalne przed nami. W 3. dniu odcinki dużo już krótsze. Naprawimy sobie rzecz jasna samochód. Bodywork jest zniszczony masakrycznie. Potrzeba by chyba z godziny na to. Dokładnie 25 minut, więc akceptujemy zmiany, nie możemy wszystkiego naprawić, więc przejedźmy sobie już dalej. Do kolejnego odcinka specjalnego, jest to 5. odcinek specjalny, 3. dzień rajdu. Nie spodziewałem się, że Portugalia będzie tak wymagająca, że Portugalia będzie tak ciężka. No ale jednak musimy sobie jakoś z tym dać radę. Jeżeli teraz pojedziemy bezbłędnie, to jesteśmy w stanie tutaj jeszcze trochę jednak się podnieść, chociażby o tą jedną pozycję wyżej, jeżeli tylko nie będziemy popełniać właśnie takich głupkowatych błędów, jakie popełnialiśmy w poprzednich odcinkach specjalnych. Tutaj w sumie w Portugalii powinniśmy radzić sobie nieźle, bo przecież w Włoszech radziliśmy sobie dobrze i tutaj myślę, że powinno być już całkiem spoko, ale mimo wszystko widzicie, że nie jest prosto. Zobaczmy sobie, jak będzie wyglądał pierwszy sektor, drugi odcinek specjalny. Tutaj widzimy już 5. odcinek specjalny w dniu 3. Samochód zniszczony jest niesamowicie. Naprawdę te uszkodzenia są tak duże, że mechanicy nie są w stanie nic tutaj nam już po prostu naprawić. Bodywork jest w ogóle nietknięty, tylko przyczepiony jest tylny zderzak, aby było widać rejestrację z napisem BERT, a ogólnie rzecz biorąc jest tutaj dosyć kiepsko wyglądająca karoseria, tak więc cały czas słabo to wygląda. Zobaczmy, jest pierwsza pozycja w pierwszym tutaj sektorze, pierwszym OS-ie. To hamowanie dosyć agresywne, tutaj widzimy, że cały czas jedziemy na granicy przyczepności. No musimy, już nie mamy nic do stracenia, musimy sobie poradzić, musimy jechać bardzo szybko. No i zobaczmy, jakim tempem będziemy jechać już w sektorze numer 2. To hamowanie do prawego zakrętu, kolejny lewy. Naprawdę dosyć ciężko tutaj jest cokolwiek zdziałać, więc dosyć agresywna jazda polskiego zawodnika, która może przynieść sukces, a może przynieść po prostu wielką klęskę. Tutaj za szeroko. Zobaczmy, kolejny prawy już nawrót, całkiem szybko przejechany. No i czy uda się tutaj utrzymać pozycję pierwszą? Zobaczymy, mam nadzieję, że tak. Jazda po poboczach nie jest dobra. Tutaj są te bardzo ciężkie odcinki, które oczywiście były przez nas przejeżdżane zbyt szybko i to powodowane było właśnie wyjazdem poza trasę i tutaj ewidentnie rozwalaliśmy bardzo mocno swój samochód. A kolejne uderzenie, które nie powoduje większych zniszczeń. Na całe szczęście jedziemy dalej, tak więc zobaczmy, jak będzie wyglądał sektor numer 2. Jest pierwsza pozycja o 3 sekundy. Mimo tego uderzenia całkiem nieźle sobie dajemy radę. Zobaczmy, po raz kolejny wyjeżdżamy już za szeroko. No i tutaj ewidentnie walczymy o pierwszą pozycję w tym odcinku specjalnym.
aby troszeczkę unieść się w klasyfikacji, chociażby o tą jedną pozycję. No i tutaj będzie już to bardzo trudne, aczkolwiek są jeszcze ku temu jakieś tam mniejsze lub większe szanse. Zobaczmy, jak będzie wyglądał sektor numer 3, kolejne uderzenie, aczkolwiek nie, tutaj nie straciliśmy zbyt dużej ilości sekund. Tak więc to mnie bardzo mocno cieszy, to hamowanie tego lewego nawrotu dosyć szeroko. Teraz tutaj trzeba tylko skupić się na jeździe w tym optymalnym torze jazdy. Dosyć szybko przejeżdżany jest sektor trzeci. Zobaczymy, jak będzie wyglądać sektor numer 4. Myślę, że trzeci sektor będzie dalej przeze mnie na pierwszym miejscu. Zobaczymy, jak będzie wyglądał sektor numer 3 i 4 i 5. Za chwileczkę się przekonamy. Tak więc, moi drodzy, kończymy sektor za chwileczkę numer 3. Tutaj myślę, że kolejne uderzenie jest oczywiście mile widziane. Kolejne błędne tutaj wjazdy w zakręty powodują utratę kilkudziesięciu sekund. Tak więc jest 5 sekund przewagi nad lewem. Latwala ma już troszeczkę większą stratę do polskiego zawodnika, ale tutaj to nie jest strata, która była jakaś ogromna. Ta przewaga ich w klasyfikacji jest naprawdę bardzo duża, więc spokojnie utrzymają pozycję na pierwszą, tak więc drugą i trzecią. Myślę, że nie będzie z tym większego problemu. Awans będzie tutaj bardzo trudny, tak więc dohamowanie do kolejnego prawego zakrętu. No i zobaczmy już końcówkę sektora numer 4. Sektora numer 4, który mam nadzieję, że będzie dla mnie mimo wszystko udany. Chociaż te błędy wcale nie zwiastują dobrego rezultatu. Teraz pojechać jak najszybciej. Jak najszybciej pojechać w trzecim, w czwartym, przepraszam, sektorze. Słupki, które niszczą samochód, ja o tym wiem, ale zawsze w nie jakoś tam wjadę. Kończymy sektor numer 4. Mam nadzieję, że mocnym akcentem. Zobaczmy, o 5,5 sekundy tutaj wygrywamy jak na razie z lewem. Ostatni, piąty już sektor jest przed nami, tak więc tutaj musimy się mocno postarać. Nie na dwóch kołach, ponieważ nie będziemy mieli wtedy większych szans na odrobienie straty z pierwszych w sumie dni, odcinków specjalnych. Tak więc to będzie niezwykle trudne, aby tego w ogóle dokonać. Lewy tutaj zakręt. Kolejny lewy, prawy, tak więc tutaj naprawdę bardzo trudno jest uzyskać jakiś dobry rezultat. Kolejny lewy, który widzimy, że jest bardzo ciasny. Kolejny prawy nawrót. Niezwykle trudno jest tutaj cokolwiek ubrać. Chociaż wiadomo, że możemy być szybsi, tak więc tutaj trzeba jeszcze się mocno skupić na ostatnich już metrach. Na ostatnich metrach odcinka specjalnego numer 5, szósty odcinek specjalny przed nami, a sektor 5 za chwileczkę powinniśmy zakończyć. Mam nadzieję, że sukcesem, z przewagą 7-8 sekund, bo naprawdę jedziemy całkiem nieźle, chociaż tutaj nie możemy popełniać już większych błędów. No i zobaczmy, tutaj widzimy, że skok całkiem niezły, przejazd przez wodę, która w miarę szybko nas wyhamowuje. Kolejne tutaj widzimy eski, które na pewno nam nie pomagają w uzyskaniu dobrego rezultatu. Ostatnie już tutaj zakręty, można powiedzieć dosyć ciężki, a nawet powiedziałbym bardzo ciężki rajd, który na pewno nam nie pomoże w uzyskaniu dobrych rezultatów, no i utrzymaniu pierwszej pozycji w klasyfikacji generalnej. 10 sekund, zobaczmy, jest druga pozycja, ależ pięknie pojechaliśmy, no naprawdę odrobiliśmy znacznie więcej, niżeli bym się tego spodziewał. Więc bardzo dobrze to wszystko wygląda, naprawdę teraz ostatni odcinek specjalny, bardzo krótki, więc odcinek specjalny, który, no, a więc jednak 3,7 km. A jest tutaj jeszcze spora szansa na to, aby troszeczkę tych sekund nadrobić, więc jednak jest szansa nawet na pierwszą pozycję. A więc pojechać perfekcyjnie, to będzie główny cel, moi drodzy, troszeczkę wolniej, a perfekcyjnie. No zobaczymy, czy się powiedzie, czy się uda tutaj ta perfekcja, czy zdołamy perfekcyjnie pojechać, czy nie będziemy tutaj mieli większych problemów z utrzymaniem znakomitej pozycji. Znakomitej pozycji oczywiście drugiej w klasyfikacji generalnej. No i widzimy, że dosyć szybko przemijają sektory. Nie wiem, czy zdołam w ogóle tutaj powalczyć o pozycję pierwszą. Czy 7 sekund przewagi jest możliwe do osiągnięcia.
Jeżeli tak, to naprawdę będę się ku temu bardzo mocno starał. No i zobaczmy, tutaj widzimy kolejne już nawroty. Kolejne widzimy tutaj serpentynki, które naprawdę pozwalają na całkiem niezłą, przyjemną jazdę. No i na uzyskanie dobrych rezultatów. Bardzo szybko jedzie polski zawodnik jak na razie, utrzymując dobrą pozycję. No i zobaczymy, jak będzie wyglądał sektor numer 2. Czy utrzyma dalej pozycję pierwszą właśnie z sektora numer 1. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie, ponieważ są spore szanse na utrzymanie pozycji drugiej i na awans na pierwszą pozycję w klasyfikacji generalnej. Tak więc będziemy mocno starać się o tą pozycję o 3,6 sekundy, więc gdybyśmy tak jechali cały czas, byłaby spora szansa nawet na pierwszą pozycję w klasyfikacji generalnej. Fajnie, gdyby Lew tam popełnił delikatny błąd, gdyby wyjechał za szeroko, gdyby go tam gra musiała oczywiście ukarać. Byłoby to całkiem przyjemne i dla mnie byłoby to wielką satysfakcją i szansą na pierwszą pozycję. Tutaj cały czas jedziemy bardzo szybko, ale nie wiem, czy na tyle szybko, aby na tą pierwszą pozycję wskoczyć. 7 sekund przewagi to jest bardzo dużo, więc Sebastian Loeb nie musi się za bardzo wysilać. No a my tutaj musimy utrzymać cały czas dobre tempo. 4 sekundy. 4 sekundy to naprawdę niezła już zaliczka, ale tutaj chyba nie będzie tak prosto. 3 sekundy spokojnie musielibyśmy osiągnąć właśnie na tym odcinku specjalnym. No i zobaczymy, kolejny prawy, kolejny lewy zakręt. Bardzo niebezpiecznie to wszystko tutaj wygląda, bo bardzo blisko są te wszystkie ścianki i wszystkie opony. Kolejne tutaj do hamowania, bardzo agresywne. A i tutaj błąd, no i to jest dyskwalifikacja kompletna. To jest dyskwalifikacja, która na pewno nie pozwoli nam walczyć o pierwszą pozycję w klasyfikacji generalnej. Jeszcze tutaj delikatne błędy, no bardzo dużo, bardzo duży błąd, który spowodował właśnie utratę szans na pierwszą pozycję. Tak więc niestety musimy się z tym jakoś pogodzić. Widzimy, że bardzo dużo Loeb odrobił, chociaż my teraz na pierwszym miejscu mimo tego błędu, no to nie będzie już przewagi 7 sekund na zakończenie tego rajdu. Błąd kolejny, który dyskwalifikuje nas chyba z pierwszej pozycji. Teraz oby tylko utrzymać pozycję drugą w klasyfikacji generalnej. To będzie dla nas główny cel. Tak więc, moi drodzy, tutaj widzimy, że dosyć starałem się, ale tutaj już nie ma większych szans na tą walkę. Tak więc jest pozycja chyba druga. Tak jest, Loeb wygrywa definitywnie, utrzymując się na pierwszej pozycji w klasyfikacji generalnej. Wert radzi sobie naprawdę całkiem nieźle, z przewagą 12 punktów. No i cóż mogę powiedzieć, tak więc myślę, że całkiem nieźle będzie wszystko wyglądało w kolejnym już rajdzie. Będzie to bodajże rajd Argentyny, na który zapraszam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że już rajd Argentyny z poprawionym głosem. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Tak więc to będzie dla mnie takie troszeczkę wyróżnienie. Coś mi tutaj miga, ale nie wiem, czym to jest spowodowane, nieważne. Zapraszam bardzo serdecznie, moi drodzy, na kolejny już odcinek. Tak więc trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnym rajdzie. Będzie to rajd Argentyny. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!